Jeśli potraficie już bardzo dobrze odczytywać współrzędne geograficzne, to zapraszam, idziemy dalej. Będziemy dzisiaj obliczać rozciągłość południkową i równoleżnikową. Jeśli ciągle masz problem ze współrzędnymi, wróć do mojego poprzedniego filmu, bo w tej lekcji musisz je wspaniale odczytywać. Celem lekcji jest to, że uczeń powinien odczytywać rozciągłość południkową i równoleżnikową. Spójrzcie na ten rysunek. To nie wydaje się bardzo trudne, niestety będzie się to uczniom bardzo często myliło i zaraz pokażę Wam dlaczego, ale postaramy się tak to wytłumaczyć, żeby mieć pewność, że poradzicie sobie wspaniale. To dobrze, najpierw troszeczkę teorii, króciutko i zaraz zaczniemy sobie liczyć. Co to jest rozciągłość równoleżnikowa? No, żeby powiedzieć, jaką rozciągłość równoleżnikową ma dany kraj czy kontynent, to chodzi o to, żeby sprawdzić, jaki długi jest równoleżnik, który łączy najdalsze punkty w danym kraju czy kontynencie. I teraz cała trudność tego wszystkiego polega na tym, że żeby obliczyć rozciągłość równoleżnikową, to liczymy różnice długości geograficznych. Czyli ja chcę wiedzieć, jaki długi jest równoleżnik. Popatrzcie, zaznaczam go na przykładzie Afryki. Połączyłam dwa najdalej wysunięte punkty i żeby to policzyć, muszę odczytać długość geograficzną, czyli tą drugą współrzędną. No jak to jest możliwe? Dlatego, że ja chcę wiedzieć, jaka jest odległość tego równoleżnika z zachodu na wschód. Z zachodu W na wschód. I wtedy dopiero będę wiedziała, jak długi jest równoleżnik między skrajnymi punktami w danym miejscu. Zatem odwrotnie, rozciągłość południkowa będzie nam mówiła, jaki długi jest południk, który łączy najdalej wysunięte miejsca, a więc najdalej wysunięte równoleżniki na północ i na południe. Dlatego, żeby obliczyć rozciągłość równoleżnikową, muszę południkową, przepraszam, sama się przejęzyczyłam, muszę odczytać wartości szerokości geograficznych z równoleżników. No dobra, trochę za dużo chyba mówienia, bo wszystko się nam pokręci, więc idziemy do przykładu. Chcę Was nauczyć na przykładzie dwóch punktów, jak sobie radzić z obliczeniem rozciągłości najpierw na tej samej półkuli. Jeśli zatem otrzymacie kraj, wyspę, jakiś fragment i macie policzyć rozciągłość i to jest ta sama półkula, to wykonujecie następujące kroki. Podpunkt A liczę rozciągłość równoleżnikową, czyli chcę wiedzieć, jaki długi jest równoleżnik. Zaznaczam go sobie poprzez wyznaczenie, będziecie mieć je zapewne zaznaczone, punkty, które idą najdalej na wschód i na zachód. W przypadku Polski najdalej wysuniętym punktem na zachód jest Cedynia, a najdalej na wschód Zosin. Popatrzcie, biorę w kółko tylko wartości długości geograficznych. I teraz obie mają literkę E. Więc nawet jeśli dostaniecie zupełnie nieznany Wam fragment, ale zobaczycie, że ma tą samą literkę, to znaczy, że musicie odjąć te dwie długości od siebie. Bierzemy w tym przypadku zawsze wartość większą, czyli popatrzcie, wezmę sobie 24 stopnie i 9 minut i odejmę od tego 17 stopni i 14, źle przeczytałam, i 0,7 minut, równa się. W tym momencie na ogół będziecie mogli korzystać z kalkulatora. Popatrzcie, tu mam proste liczby, 24 odjąć 14 to jest 10 stopni, a 9 odjąć 7 to jest 2 minutki. I napisałam tak, zapisz poprawnie wynik. Popatrzcie, wynik rozciągłości równoleżnikowej Polski nie ma już żadnego kierunku, bo to nie jest współrzędna geograficzna na którejś półkuli, tylko odległość. Polskę dzieli od siebie 10 stopni i 2 minuty, czyli nie piszemy żadnej litery kierunku. Teraz rozciągłość południkowa.
Polska leży na tej samej półkuli północnej, zaznaczam, najdalej na północ wysunięty punkt i najdalej na południe, ale popatrzcie, jestem na tej samej półkuli, dlatego on ma też literkę N. Odejmuję od siebie wartość większą, 54 stopnie i 50 minus, odjąć wartość mniejszą, 49 stopni, 00 minut, równa się. Dostaję wartość 5 stopni i 50 minut bez kierunku. Rozciągłość południkowa Polski, czyli najdłuższy południk Polski między najdalej wysuniętym punktem na północ a na południe, wynosi 5 stopni i 50 minut. Punkt czwarty. Teraz obliczymy rozciągłość na różnych półkulach. Najwspanialszym kontynentem do liczenia jest tu Afryka, która położona jest na przecięciu południka 0 stopni i równika, popatrzcie, zaznaczę to miejsce, tu jest granica między czterema półkulami. No i teraz przechodzę do rozciągłości równoleżnikowej. Chcę wiedzieć, ile wynosi, jaki jest najdłuższy równoleżnik, który w Afryce łączy punkty. Zobaczcie, narysuję Wam, to będzie ta rozciągłość, taki będzie długi równoleżnik. No to odczytujemy sobie. Mamy przylądek zielony i przylądek Hafun. I teraz jestem na dwóch różnych półkulach. Popatrzcie, narysuję Wam jeszcze raz tą granicę, południk 0 stopni. To znaczy, że ja muszę tą wartość dodać do tej. Czyli muszę wiedzieć, ile do zera jest na półkuli zachodniej i ile na wschodniej. Czyli jeśli macie dwie literki różne, tak jak mam tu literkę E i W, oznacza to, że te wartości muszę do siebie dodać. Zatem robię 17 stopni i 32 minuty dodać, 51 stopni i 23 minuty. Zobaczcie, że sobie zrobiłam to w takim słupku, żeby mi się łatwiej dodało. Można zapisać to jako normalne działanie. No i sobie od tyłu dodaję 5 minut, stopnie 8, 6. Wyszło mi 68 stopni, 55 minut. Tyle wynosi rozciągłość równoleżnikowa Afryki. A teraz chcę policzyć rozciągłość południkową Afryki. Mam najdalej wysunięte punkty na północ i na południe. Upewniam się, że to będzie najdłuższy południk, jaki przebiega po połączeniu tych punktów. No i teraz rozciągłość południkowa. Znowu mam dwie półkule, bo mam półkulę N i S. Dlatego te wartości też muszę do siebie dodać. Jedziemy. Najdalej wysunięty punkt na północ 37, 21, na południe 34, 52. Dodajemy sobie 3, 7, bach. 7, 11, 1 dalej, 71 i 73. Popatrzcie, że kiedy przekroczę te 60 minut, a przypominam Wam, jeden stopień w geografii to 60 minut, muszę poprawić ten wynik, bo nie ma czegoś takiego jak więcej niż 60 minut. Czyli z tej końcówki biorę sobie te 60 minut i dodaję do pełnego stopnia 72 minuty i 72 stopnie i 13 minut, taka mi została tutaj reszta. To jest rozciągłość południkowa Afryki. W przypadku odległość między równoleżnikami są takie same, więc na podstawie powyższego wyniku możliwe jest ustalenie rozciągłości południkowej w kilometrach. Wrócę jeszcze na moment do tego slajdu. Popatrzcie, uczyliśmy się, że południki
mają taką samą długość, przebiegają równolegle do siebie i dzięki temu wiemy, że mają taką samą odległość. Zatem jeżeli odczytaliśmy sobie rozciągłość południkową, to możemy teraz obliczyć jej faktyczną odległość w kilometrach. Ale pamiętajcie, możecie tylko zrobić to właśnie dla tej ustalenia rozciągłości południkowej. No i teraz to jest chyba taka informacja bardziej na rozszerzenie, może na ocenę celującą, może na zadanie z gwiazdką, ale popatrzcie, do zapamiętania jest tak. 1 stopień południka to jest 111,2 km, a 1 minuta to jest 1,85 km. Nie musicie tego pamiętać na pamięć, tylko popatrzcie, tutaj tą rozciągłość nam wyszło 72,13, tu mamy 72,10 i mamy przeliczone razy kilometry, stopnie i minuty. I dostaliśmy odległość, czyli wiemy, że rozciągłość południkowa Afryki wynosi 8024 km. Podsumowując, tylko dla tej rozciągłości możemy to zrobić, no i trzeba znać te wartości, które Wam tutaj napisałam. To raczej jako ciekawostka. Wróćmy teraz do przykładów, które zapewne będziecie mieć na lekcjach, na sprawdzianie. Popatrzcie, mamy zaznaczone dwie rozciągłości wyspy, które będziecie musieli odczytać. Idę do pierwszej. Mam zaznaczony na czarno równoleżnik. Zatem jest to rozciągłość równoleżnikowa. Co robicie? Najpierw patrzycie, czy znajduje się na tej samej półkuli. Muszę zatem odczytać punkcik A i B. 164, 161 wartości wzrastają w kierunku wschodnim. Jestem na półkuli wschodniej, czyli mam dwa razy ten sam kierunek. Nie mam, popatrzcie, zera w środku, tak? Musiałoby być zero w środku, żebym znalazła się na dwóch różnych półkulach, albo z drugiej strony świata musiałoby być południk 180 w środku. Skoro jestem na tej samej półkuli, to wystarczy, że odejmę wartości. Odczytuję większą wartość. Większa wartość wynosi 164 stopnie i 30 minut. Teraz mniejsza wartość odejmuje 161 stopni i 00 minut. 30 zostaje, 4 odjąć 1 to jest 3. Różnica wynosi rozciągłość równoleżnikowa 3 stopnie i 30 minut. Teraz popatrzcie, jaki najdłuższy południk mogę narysować na tej wyspie. To będzie rozciągłość południkowa, bo narysowałam południk i odczytuję zatem najdalsze punkty, ich szerokość geograficzną. Najpierw sprawdzam, czy są na tej samej półkuli, czy na różnych. Widzę wartości 20, 23, rosną w kierunku południowym. Jestem na półkuli południowej, tej samej, zatem znowu wartości odejmuję. No to odczytujemy. Pierwszy punkcik ma zawsze tą większą wartość, więc widzę 22 stopnie. No i zróbmy sobie 45, bo to jest więcej niż połowa, zobaczcie, minut. A wartość mniejsza jest między 20 a 21, to zapiszę 20 stopni i jeszcze kawałeczek 15 minut. Odejmuję te wartości. 5 odjąć 5 to 0, 4 odjąć 1 to 3, 2 odjąć 0 to 2. Rozciągłość południkowa tej wyspy wynosi 2 stopnie i 30 minut. Jak dostaniecie sprawdziany na kartce i dostaniecie polecenie oblicz rozciągłość równoleżnikową, to proszę, narysujcie sobie ten równoleżnik i wtedy, tak jak tutaj, nie pomyli Wam się, które współrzędne trzeba odczytać. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Dziękuję za uwagę.